W pewnej chwili ja tak zauważyłem, że jestem jedynym malarzem całych tych, wiesz, tego całego tłumu ludzi. Malarzy. Jeszcze z Burkiem nie byłem na spacerze. Nie, bo akurat myśmy mówili o Binki Palermo. Teraz jest. Świeży i czysty malarz. Tak, no, słyszałem, że brałeś prysznic, tak, że jogging uprawiasz. No co, tak późno przyszedłeś, Malduś? Cześć. Jeszcze bardziej joga wstydzi. Zosia. No ale natężenie malarstwa, naprawdę. Przecież się znamy z Osiu z wakacji, nie pamiętasz? Teraz wszystko wybuchnie. Buret? Teraz jak ja wybankuję. No co tam, żeście uradzili gdzieś w Niebrodzie, żeście byli tam? Nie, w przyszłym tygodniu dopiero. No co, chodźmy na ten. Jedziemy za tydzień. Chodźmy na jaki ma kierunek świat? Dostaje tu Biennale też berlińskie, że on tego filmu Klęckiego nie chciał. No, tylko finalny by tej wystawy w Bazylei. Jeszcze to było dobre, bo to całe tej poli wolnika to nabijać. Ładnie jeszcze było dobre. Swoje zdania, ale nie wiem, jaki jest. Nie znam człowieka, żeby polegać na swoim zdaniu. Opowiadał mi ktoś, że był na filmie u Klańskiego, sala wychodziła, a ten facet siedział do końca i zaczął, wiesz, znalazł tam różne pozytywy w tym filmie. Młoda osoba. Zrobili tam wystawę już na Podlinowskim Nacjonalnym. No to jest jako sztraf. Panowie, już można brać krzesła, chodźcie, bo już jest makaron. Jako sztraf. No proszę, już jest pół do drugiej, nie wiem. A ładnie, jeszcze zobaczymy w smaku. W porządku. Tak? Dobre. Jeszcze mogę nakładać taki strybiarki. Nie, za chwilę. Nie, makarony w porządku. A sok? Też dobry, tak. Generalnie wiesz, to już jest tam. To była jedna wystawa, która była dla mnie numer jeden, a druga była w Gemälde Galerie, była wystawa Rembrandta. Mój przyjaciel z Warwick, z mojej wioski, tam wiesz, tam jeden Talbot, jego pies miał na imię Rembrandt. Jeden obraz był wypożyczony z prywatnej kolekcji. Piękny czarny labrador. Taki w owalu, taka kobieta, którą on malował, kiedy miał 24 lata. Trzy razy wracałem do tego obrazu, po prostu taki po prostu działający. No niesamowity w ogóle. No tak, no, fenomenalnie namalowany po prostu. Ja widziałem wystawę Rembrandt Caravaggio. No to mówiłeś, że malowałeś Caravaggio. I wyszedłem, wiesz, pamiętając Caravaggio. No tak, nie, no tak. Maciej Łąkiewicz musi być dumny z ciebie, słuchaj. No, a czy ty wiesz, że ja go widziałem na filmie? Jak to? Maćka. Co ty?
Na jakim filmie? Pornograficznym chyba. Byłem w Amsterdamie ostatnio, no to miałem, wiesz, tak jak ci mówiłem, miałem po prostu włączony telewizor i tam pracowałem, coś tego, wiesz. I w pewnej chwili patrzę, jest film o jakichś małych muzeach, takich lokalnych, wiesz, tam w Holandii jest bardzo dużo takich, ja mówię, że w małych miasteczkach każdym takim są fajne Maciek, jest jakaś, wiesz, ja Maciek, widzę, ja widzę, to jest, wiesz, ja widzę, że jest wycieczka, że po kolejnym muzeum przechodzi wycieczka, jest jakaś Japonka, która opowiada, dlaczego jej się podobają brabanckie, wiesz, tutaj te wszystkie koronki, że tutaj jest ta grupa i nie koronczarka, tylko Maciek przemyka. Prawie na wszystkich kadrach i zawsze odwrócony, zawsze bokiem, zawsze tak... Nigdy on fas, nigdy nie dokładnie nie no, jest czasami miał fas, bo go rozpoznałem, ale nigdy nie wziął, wiesz, nigdy nie wziął mikrofonu do ręki i nie komentował, no. Ale śmieszny, nie? A co będzie gadał z takimi, wiesz, profanami, jak przecież on ma wiedzę nieskończoną. Protestantami. Zobaczcie, jak dalece oni byli już wtedy znani. Natomiast tutaj to ja podejrzewam jakąś złośliwość, jakiś taki... No przede wszystkim tamten gest już był historyczny. Jestem przekonany, że artysta zamalowywujący ten gest znał. Wiesz, no bo on jest jakby faktem historycznym, więc musiał znać fakt właśnie Rauschenberg, Jasper Charles. To chyba w takich kategoriach czy moralnych. Ja prawdę powiedziawszy, nigdy mu się na coś takiego nie zdawał. Ja mam to samo. Ja mam to samo. Ja miałem... A jak to ci gwarantuje przejście do... Wydaje ci się, że przechodzisz do historii sztuki? No nie wiem. Nie możesz przejść do historii sztuki, jeśli już coś takiego było zrobione. Ja mam taką interpretację, moi drodzy, że po prostu tutaj nie chodzi o przejście do historii sztuki, bo obydwa mają zagwarantowane. Ja żartuję. Po prostu, wiesz, go to podkusiło, no bo ja właściwie rozumiem jego taką... Wiesz, o to mi chodzi. No to z czego poniosło, no po prostu go to strasznie rajcowało i... No, ja po prostu możecie, nie powstrzymał się. Jak możecie sami zachować dla siebie taką wiadomość? I ten? I w tym momencie. No to ty powiedz, proszę. Nie wiem, ty jesteś starszy. Ty. Ja jestem starszy, ale ja to słyszałem z drugiej ręki. Ja miałem tylko taką... Ja tego nie widziałem. Ja też tego nie widziałem. Starzyński z Szymilskim mylą mi się, to spotkałem się właśnie z tego typu reakcjami, że... Od razu ci mówię, że reakcja, którą powiesz, jest absolutnie debilna. No nie, że jakiś gówniarz obraża, może takie to była reakcja. No ale jej, nie, no, to reakcja jest bez sensu. No to po prostu są ludzie, którzy nie czują bardzo plusa. Nie rozumieją tego. No. Ale bardzo wiele osób mi się przyznawało, że w pierwszym momencie... O, Lipson powiedział, że początkowo był oburzony tym gestem. Tak? Nie żartuj, nie mogę w to uwierzyć. Lepszy był oburzony? Bo to jest dosyć dawny obraz. To jest takie prowokacyjne po prostu pytanie. Takie... Ale przecież, wiesz, mnie się, jak malowałem, to wydało słuchać... Mnie się to bardzo podoba. Ale mnie się wydało, że wiesz, wymienianie, samopowtarzanie nazwisk... Właśnie, są nazwiska, są nazwiska, obrazy są... Jakby z tego samego pnia, wiesz, z tego samego pnia. I ma prawo powiedzieć, że mu się mylą. Nie, pomyślałem sobie, że ja mogłem namalować Kolargol i Uszantek mylą misie. Misie. Mylą misie. Słuchajcie, brakuje grzyba jednak, brakuje tutaj grzyba. No. Musisz to już następny wyjazd zorganizować. Ja zapraszałem przecież Ryśka. No. Ale wyobraźcie sobie, że... Larga i Uszatek mylą misie. To jest trudna sprawa. Ja ich w ogóle nie znam. W ogóle nie znam. Nie znam człowieka. No bo on opowiada, wraca do swojego dzieciństwa. Ja Balbinę, a ty jesteś dobrze, gąska Balbinka, Balbina czy coś. No. I Jacek i Agata. No nie masz pojęcia. No a kto sobie sam ksywę dał? Jaką dałem sobie? Balbina, a Jacek i Agata? Jak ja mówiłem, że
cała historia sztuki współczesnej zaczęła się na nowo od wynalezienia fotografii. To był taki banał, ale nie wiem, czy w ogóle nie wiem. Balarstwo jest passé, 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 dopóki się nie wymyśli w nim czegoś chyba. No jest to. Ale wiesz co, panu jest to świadectwo epok poprzednich. Chyba, że robimy tam, posługując się pędzlem i farbami, rzeczy niemożliwe do osiągnięcia w inny sposób. No, nie jest no nie, tak. To akurat wiadomo, bo są rzeczy, czyli których po prostu można to... wyłącznie je namalować. Nie można niektórych. Nie można zrobić zdjęcia. Wiesz, są takie rzeczy? Mnie się wydaje, że tak. Mi się wydaje. No daj Boże każdemu, prawda? No, może dlatego malujemy. No. Tak, ale niebezpieczeństwo, wiesz, ten nawis cały czas istnieje. Bo zobacz, ja się tego przestałem już się tym obawiać. No nie ma, już przestałem. Nie ma powodu się obawiać, ale w każdym razie. Nie, to znaczy ja to chromolę po prostu. Ale jeżeli.